Skończył się 2020 rok. Dla powiatu biłgorajskiego, dla poprawy infrastruktury drogowej, dla remontów dróg był to niezwykle udany rok. Udało się wiele bardzo ważnych inwestycji przeprowadzić, inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców przez kilkadziesiąt lat. W 2020 roku taką największą inwestycją, która udała się zrealizować, to przebudowa 18-kilometrowego odcinka na terenie trzech gmin, to jest w północnej części naszego powiatu, Goraj, Frampol, Turobin. To jest droga, począwszy od Gródek w gminie Turobin, poprzez Chosznię Abramowską, Ordynacką, Gilów w gminie Goraj, Teodorówkę, Chłopków i Komodziankę w gminie Frampol. Rzeczywiście to był bardzo zdegradowany odcinek, nieremontowany od wielu lat i dzięki pozyskanym funduszom z Funduszu Dróg Samorządowych, z rządowego programu, udało się ten odcinek wreszcie zrealizować i oddać do użytku. Jest to o tyle ważne, ponieważ tak naprawdę mamy plany, już to robimy, promujemy Roztocze, chcemy się chwalić tym Roztoczem, chcemy ściągać tutaj turystów i to jest niezbędne, żeby te drogi, również infrastruktura była dobra, żeby i uczestnicy ruchu drogowego, ale też i piesi, rowerzyści mogli korzystać z dróg, mogli przyjeżdżać na Roztocze i rzeczywiście czerpać z tych wizyt przyjemność. Druga inwestycja, która w tej samej puli została zrealizowana, dokończona w zasadzie w 2020 roku, to jest droga pomiędzy Biszczą a Tarnogrodem. Też bardzo oczekiwana inwestycja, łącząca dwie gminy, strategiczna można powiedzieć, i również dzięki pieniądzom z Funduszu Dróg Samorządowych w poprzedniej edycji tą drogę także udało się wyremontować. To był pierwszy nabór, natomiast w drugim naborze realizowaliśmy trzy kolejne bardzo duże zadania, bardzo duże inwestycje i tu był już przekrój całego powiatu, bo jedna droga w odcinku 10,5 km była realizowana na terenie gminy Turobin, Załawcze, Rokitów, Gaj Czernięciński, Czernięcin, to przez te miejscowości ta droga przebiega. W całości jest położona na terenie gminy Turobin, 10,5 km nowych nawierzchni. Kolejna inwestycja to jest na krańcach właśnie w gminie Józefów. Tam długi kąt Stanisławów, również bardzo duży odcinek, bardzo wyczekiwany przez mieszkańców, inwestycja 12,5-kilometrowa. I ostatni odcinek w tym rozdaniu to jest w gminie Obrza, Babice Dorbozy, 5 km wraz z infrastrukturą, z chodnikami udało się również zrealizować. To te trzy w kolejnym naborze inwestycje, które powiat wspólnie, oczywiście we współpracy z samorządami gminnymi, zrealizował w 2020 roku, ale również rozpoczęliśmy bardzo strategiczną i ważną inwestycję w ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest ponad 13-kilometrowy odcinek położony w całości w gminie Frampol i tutaj takie miejscowości jak właśnie Kolonia Teodorówki, jak Pulczynów, również Smoryń, również został ten remont rozpoczęty w 2020 roku. Będziemy kończyć w roku bieżącym, w 2021. Podsumowując, można powiedzieć, że to był niezwykle udany rok, jeśli chodzi o budowę, o przebudowę dróg. Chcę tylko dodać jeszcze, że również w tym roku funkcjonował program chodnikowy i w ramach tego programu z budżetu powiatu przeznaczyliśmy okrągły 1 000 000 zł właśnie na budowę chodników w powiecie biłgorajskim, oczywiście również we współpracy z samorządami gminnymi. Ja bym chciał przy tej okazji również podziękować wszystkim samorządom gminnym, wójtom, burmistrzom, państwu radnym z poszczególnych gmin, bo ta współpraca z powiatem jest rzeczywiście bardzo dobra. Dzięki temu możemy składać wnioski, możemy je realizować i finalnie nasi mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi drogami, mogą cieszyć się właśnie z tych nowych nawierzchni i ten poziom życia, ale również to codzienne użytkowanie ciągle wzrasta i możemy być dumni, możemy się cieszyć, że te drogi są coraz lepsze na terenie powiatu biłgorajskiego.
Te inwestycje, które zostały zrealizowane w 2020 roku, nie byłyby możliwe bez środków zewnętrznych. Najwięcej pieniędzy pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. To są kwoty wielomilionowe. Dotychczas myślę, że ten budżet powiatu w 2020 roku był największy z dotychczasowych budżetów powiatu i właśnie przede wszystkim dzięki pozyskanym środkom na budowę dróg. To są kwoty bardzo wysokie, ale dzięki tym kwotom właśnie nasi mieszkańcy mogą się cieszyć nowymi drogami, komfort jazdy wzrasta, codzienne życie naszych mieszkańców dzięki właśnie budowie dróg towarzyszącej infrastrukturze poprawia się z roku na rok i wierzę, chciałbym wyrazić nadzieję, że ten trend będzie podtrzymywany, że każdy kolejny rok będzie również skutkował, obfitował wiele inwestycji drogowych na terenie powiatu. Mamy świadomość, że tych potrzeb jest bardzo dużo, składamy kolejne wnioski i przygotowujemy się do realizacji kolejnych bardzo ważnych zadań.